Ze mną jest dwoje znakomitych ekspertów, których obserwuję od lat. Pierwszą z nich jest Natalia Błoszczyk, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej, tutorka i trenerka, twórczyni wspaniałego, inspirującego bloga Szkoła Dobrej Relacji, a także autorka książek Dobre Relacje w Szkole i Kryzysowy Niezbędnik Nauczyciela. Witajcie, witaj Natalio. Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich. Z nami jest również Maziej Wojdyna. Wspaniały pedagog, nauczyciel języka polskiego w liceum i technikum. Od ponad dekady zajmuje się edukacją, rozwojem osobistym dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest absolwentem Szkoły Dobrej Edukacji, Instytutu Turingu Szkolnego oraz Studium Psychoterapii zorientowanej na proces w Instytucie Psychologii i Procesu. Witaj, Maćku. Dobry wieczór państwu. Cześć Janku, Cześć Natalia. Dziękuję Wam bardzo za dołączenie, e, na przyjęcie zaproszenia do, tego, do tej rozmowy. E, I na początek chciałem Was zapytać e, o ten właśnie stan, gdzie my jesteśmy właśnie, bo to już dwa miesiące minęły. Coś w szkołach się zaczęło, e, coś zaraz nastanie. Gdzie, co się u Was dzieje? Gdzie, na jakim etapie jesteście w swoich szkołach? Ja mogę się podzielić? Pierwsza zabrać głos? Maciuku, zgadzasz się? Ja jestem na takich dużych emocjach, bo w szkole mieliśmy właśnie. Świętowaliśmy Tydzień Zdrowia Psychicznego. To słowo świętowaliśmy trochę, może na wyrost, bo zbiegł się ten tydzień z. No, czymś, co ja co roku obserwuję, czyli z takim momentem, kiedy minął wrzesień, minął październik i wszystkim nam trochę zaczyna zasobów brakować. Nie wiem, czy hmm, podzielacie Państwo takie wrażenie, że zaczyna się robić trochę trudno. Może i pogoda już nastraja bardziej jesiennie, chociaż długo mieliśmy ciepło i jeszcze była to polska złota jesień, a teraz już chyba wyczuwamy, że, że właśnie przyjdą ciemniejsze dni, i ja mam wrażenie, że to też z punktu widzenia takiego psychologicznego czuć wśród uczniów, uczennic i też mam wrażenie, my nauczyciele trochę już te zasoby się wyczerpały, a jeszcze do świąt trochę i do takiej zmiany. I tak jak mówię ten tydzień zdrowia psychicznego, który obchodziliśmy, to no świętowanie rozmawialiśmy o zdrowiu psychicznym i się uważnie przyglądaliśmy temu, co się dzieje w takim duchu rozmawialiśmy i dlatego też o tym mówię, jak zapytałaś, co u mnie, bo cały ten tydzień był pod hasłem, że dbanie o swoje zdrowie psychiczne to jest dbanie o siebie nawzajem i to było takim mottem codziennie. Naprawdę codziennie to powtarzałam, miałam nawet trochę takie po poczucie yy, zartej płyty, ale powtarzałam to codziennie, rozmawialiśmy, odmienialiśmy na wszelkie sposoby, oglądaliśmy filmiki, w których to hasło, taki hashtag You are not alone nie jesteś sam, nie jesteś sama się pojawiało w różnych wersjach. No właśnie, żeby wszystko sprowadzić do tego, że chcemy być razem, chcemy się wspierać. I od tego, czy, czy właśnie umiemy się słuchać, jesteśmy wobec siebie uważni, zależy to, czy, czy będziemy się też dobrze czuć wszyscy. Także te, takie emocje, i to duże emocje, też dla mnie, jako szkolnej psycholog i polonistki. Także ja tak, tak w tym momencie przychodzę jeszcze na tych dużych emocjach z, po tamtym tygodniu. Ja zacznę od e, cytatu. Nietypowego, może zbać tylko zidrak. Tak mi przyszła jak Ciebie, Natalia, słuchałem. Karuzela gna w głośnikach, wciąż muzyka gra. Czuję, jak w ten takt kołysze się cały. To taka, taka metafora tempa, dynamiki, karuzeli, która już od września jest mocno rozkręcona. Głośniki to będzie taki takt i dynamika, która jest nam potrzebna, a rzeczywiście jakoś tak w powietrzu robi się troszeczkę. No, luźniej, tak byśmy chcieli trochę odpoczywać. Natomiast ja się nie daję, tu cytując z kolei piosenkę z dwudziestolecia międzywojennego: Jak los idzie na nas, to my na los, więc ja staję naprzeciwko tego wyzwania. I, i co u mnie? Ja tak od razu sobie myślę o, o moim kawałku wychowawczym, bo w zeszłym tygodniu moja klasa po miesiącu wróciła z praktyk. Jestem wychowawcą, no już z nielicznych w Polsce klas księgarskich, bo, bo jestem nauczycielem w techniką księgarskim i moi uczniowie wrócili z praktyk z księgarni. To bardzo ciekawe dla mnie jako dla polonisty, ale też dla wychowawcy. Zawsze mnie to ciekawi. Taka propedautyka dorosłości, jak to, jak, to, jak to jest. Więc może o tym, w jaki sposób rozmawiam z uczniami, to już powiem bardziej, jak będziemy w tym kawałku o rytuałach, bo rzeczywiście ta rozmowa po praktykach stała się w mojej, w mojej pracy z uczniami pewnego rodzaju rytuałem. A na co czekacie? Jakie masz poczucie takie, że, że w Twojej szkole czekacie Maćku? Mówiłem coś o czekaniu, tak? Nie, zastanawiam się, no bo Natalia właśnie mówi, że to już tak coś mi wyczerpują baterie troszkę, mhm. do świąt jeszcze kawałek. Tutaj też widzę na czacie takie takie właśnie oczekiwanie na święta, więc zastanawiam się, na co wy czekacie u, u ciebie w szkole. Hmm, nie będę myślał o tym pytaniu, na razie nic mi nie przychodzi. Dobrze. Słuchajcie, więc tak, obiecałem, że dzisiaj będzie i o rytuałach, i o drobiazgach, i o działaniach takich, które ani po jedno, ani po drugie się nie, nie podchodzą, czyli takie, takie działania troszkę dłuższe, takie po prostu, które, które może projektowe działania, że, że będziemy dzisiaj się takimi działaniami dzielili. Więc zacznijmy może też od kon konkretu, troszkę już widząc, że, że czemu to służy. Nie wiem, czy, czy coś o rytuałach, od rytuałów, od, od rytuałów zaczniemy, właśnie drobnych takich, które można wprowadzić właściwie w każdej chwili. Nie wiem, Maćku, bo pamiętam też twoje, twoje też takie podejście do tego, że ty zaczynasz ze swoją klasą od takich kręgów, prawda? Że ty lubisz używać krąg. Ta, myślę, że ta zarządzanie przestrzenią w klasie jest bardzo ważne. I to może być i te zarządzanie stolikami, krzesełkami, też wychodzenie pewnie w różne miejsca. Powiedz, jak ty to, dlaczego to jest dla ciebie ważne i czy to jest właśnie, czy to jest proste? Tak, rzeczywiście, ka każdy rok szkolny rytualnie, tutaj jak wchodzimy w rytuały, zaczynam kręgiem. Czy to jest proste? Mogę odpowiedzieć, że to zależy na jakim etapie i też pewnie tak myślę sobie szerzej, że to też zależy od osoby prowadzącej grupę. No bo trochę nie wyobrażam sobie, żeby prowadzić krągi, siadać w kręgu, jeśli nie czuję się po prostu też takiej potrzeby, no bo to takie zmiana, zmiana ustawienia przestrzennego, no. Jest, jest tylko przestrzenią, a tak musi też, znaczy musi, no dobrze byłoby, żeby zmiana przestrzeni też zachodziła w nas, w sensie ta potrzeba zobaczenia grupy bez y, kątów, tak, bo ten krąg ma ten symbol bycia równymi, to też... Dla nas, dla nas to jest też informacja o tym, że trochę inaczej do tego kręgu usiądziemy. Nie będziemy wyżej z przodu, nie będziemy mogli się przechadzać pomiędzy uczniami, tylko będziemy w kole. To taka tak na poziomie symbolu. Natomiast jeśli chodzi o, o mnie, dla mnie jest to bardzo ważne. Zawsze się odwołuję do dawnych plemion. Jak zaczynam z, z uczniami w ogóle siadać w kręgach, to, to mówię im, że tak, tak, takie spotkanie przy ogniu, tak w cudzysłowie, nie palę żadnego ognia. Też opowiadam o harcerzach, którzy zwołują kręgi, w kręgach siadają i bardzo ważne rzeczy sobie opowiadają, czy kręgi właśnie do ognia, jak się do, dosiadamy. To jest taki, taki moment, kiedy my rozmawiamy o bardzo ważnych rzeczach. To jest też czas, kiedy samorząd uczniowski, który był wybrany w zeszłym roku, ma taką przestrzeń do tego, żeby o swojej samorządności opowiedzieć, ale to też jest taki czas, kiedy ja daję przestrzeń do takiej informacji o tym, jak się w ogóle współpracuje z klasą, ale też ze mną jako wychowawcą, i to też jest taki ważny. Dla mnie moment, bo rzeczywiście no mam to doświadczenie, że uczniowie odważają się mówić o jakichś trudach związanych z moimi oczekiwaniami, czy jakimiś trudami związanymi z grupą. I z kręgiem jest trochę jak z mięśniami. Jak się nie ćwiczy, w sensie jak się nie siada i nie tworzy się takiej kultury rozmowy, no to będziemy tak każdorazowo mogli sobie powtarzać, no w mojej klasie to nie wychodzi no bo jak się to robi zbyt rzadko, albo tak naprawdę nie, nie wkłada się uważności w te komunikacje i nie daje się takiej autentycznej przestrzeni, to może być ciężko. Dlatego zachęcam, my też w CO w razie czego mamy fajne publikacje, w których te kręgi są opisane. Tutaj y, możemy podesłać w razie czego link do, do, do naszej publikacji WTP, Wychowanie to Podstawa, y, gdzie mamy krok po kroku y, opisane w jaki sposób można uwierzyć też w to, że, że to nie tylko takie siadanie, wiecie, suwam ławki, siadam, a nie gadają, to ja wracam do ławek, mam lepszą, lepszą nawigację nad grupą. Natomiast jest to ważne, rozpoczynam od tego ro rok, siadamy, ja zazwyczaj piszę plan takiego naszego spotkania i oddajemy się temu. To jest właśnie takie, można powiedzieć, sprawozdanie, Samorządu klasowego. Zawsze staram się, żeby był jakiś taki element, ja go nazywam elementem magicznym, czyli na przykład wybierz kartę Dixit albo powiedz jedną dobrą rzecz o osobie, która siedzi po prawej stronie, tak żeby też coś, coś uruchomić. W tym kręgu też omawiamy, czego chcemy w danym roku szkolnego. Najczęściej uczniowie koncentrują się na wyjściach i wycieczkach, ale nie tylko. To też, też jeżeli mają takie trudności relacyjne to też często one w tym momencie nam wychodzą. Ale to już trochę od uczniów zależy, co, co w tym kręgu ma się wydarzyć. Dzięki Macku, ty Natalia też używasz kręgu do, do rozmów na jakieś tematy? Tak, też używam kręgu, chociaż fajnie Maciek, że zauważyłeś, że to taka z metod, która... Może wzbudzać jakiś rodzaj, zwłaszcza jeśli chodzi o to ustawienie, jakieś obawy, ale tak też powtarzam to, co ty powiedziałeś, że no to nie wychodzi, jak się tego nie popróbuje parę razy. I to jest takie prawo w ogóle też psychologiczne, że no, zmiany nie zachodzą od razu po jednym zastosowaniu, że każdy nawyk, a zwłaszcza zmiana postaw, jakichś przekonania ja też zawsze powtarzam, że. To jest kwestia ćwiczenia. Oczywiście nie przywiązujemy się do czegoś, co jest zupełnie nie nasze, i nie forsujemy samych siebie do wykorzystywania jakichś technik, które no czujemy, że, że gdzieś sami nie podołamy, ale warto zanim taką decyzję podejmiemy, spróbować parę razy. Bo naprawdę ta praca w grupach też no, nie, nie wystarczy dzieciaki usadzić w grupach albo niech się wylosują i pracujcie. No i nie wychodzi, bo oni rozmawiają, bo nie pracują, bo doszło do konfliktów, bo nie ma efektu efektów tej pracy. Pracy w grupach też trzeba nauczyć. Jest to zresztą w, ważna forma budowania relacji, właśnie jeśli t, się to robi z uważnością i bez założenia, że młodzi ludzie po prostu to potrafią. Tak samo kręgu, takiej formy komunikacji trzeba dzieciaki w cudzysłowie nauczyć albo zaproponować i pokazać, jakie wartości mogą być y, takiego, tej metody. Y, w młodszych klasach, jak myślę o hmm, tym początku roku, i o takich rytuałach, to y, ja z kręgu biorę to, tą piękną metaforę tego ciepła, tego ognia, o której powiedziałeś, i myśląc o tym, po co to robię, po co chciałabym usadzić czwartoklasistów czy siódmoklasistów w, w, w kole i, i zachęcić do rozmowy, to, to o co mi chodzi? No, no myślę o intencji, myślę właśnie o tym, że chciałabym stworzyć poczucie ciepła, bezpieczeństwa. Y, równości, o której też powiedziałeś, ale nie zawsze dzieci w czwartej klasie są gotowe na taki, taką formę. Zwłaszcza teraz mam wrażenie, że gdzieś taka to przeładowanie informacyjne i też taka potrzeba stymulacji, jaką się czasem u dzieci obserwuje, no nie sprzyja. Oczywiście, no znowu, jak się to poćwiczy, to te dzieciaki też potrafią w to wejść, ale no warto sobie przypomnieć właśnie, jakie są intencje. Można zrealizować takie cele zbudowania poczucia bezpieczeństwa na inne sposoby. No i tutaj przychodzą z pomocą różnego rodzaju gry, zabawy, żeby się poznać, żeby się zintegrować. Rysowanie imion w kwiatkach i dopisywanie jakichś cech, różnego rodzaju gry integracyjne. Tego zresztą też w tych poradnikach WTP, w kursie wychowania to podstawa, też tego było sporo, bo znam te poradniki. Natomiast dla mnie ważne jest na początku pracy z dziećmi takie zaproszenie ich do... No, na, różnie to się nazywa, używam określenia kontrakt, ja praktycznie w ogóle tego słowa nie używam, ja raczej myślę o zaproszeniu do stworzenia pewnych zasad naszej pracy, naszego bycia razem i bardzo często się to wprowadza na lekcjach, ale mi się wydaje, że znaczy na przedmiotowych lekcjach, ale dla pracy uchowawczej to jest dużo ważniejsze, to jest ten pierwszy moment, w którym my możemy już, Zacząć budować relacje oprócz takich klasycznie rozumianych integracyjnych zabaw. To taki moment, kiedy ja zapraszam do wspólnego, właśnie zaplanowania, czego byśmy chcieli, jakie są nasze potrzeby, w ogóle mówienia językiem potrzeb. Czego ja potrzebuję? Nie zasad, kontrakt jest tak często rozumiany, że stwórzmy 10 zasad i najlepiej jak jeszcze się 9 razy pojawi słowo nie, nie biegamy, nie spóźniamy się i tak dalej. Nie, to raczej wychodzi, wychodzę z dzieciakami od pytania czego my potrzebujemy, żeby się tutaj dobrze czuć. Będziemy tu spędzać bardzo dużo czasu razem, co by sprzyjało temu dobremu samopoczuciu. I w ten sposób dzieciaki planują to życie klasowe. A żeby to miało wartość taką yy, budowania relacji, to ja zapraszam do takich jakby empatycznych dwójek. Też yy, pracujemy nad takim słuchaniem uważnym. Też yy, jeżeli poprzedza to ustalanie zasad, właśnie jakaś forma kręgu, to przecież ja no, modeluję, jak jak to jest słuchać uważnie czy ktoś mówi bardzo długo i próbujemy wyłuskać coś z tej wypowiedzi ja słucham uważnie jeśli ktoś mówi jednym słowem ja dopytuję pokazuję jak można się zaciekawić perspektywą człowieka to są często takie jakieś stereotypowe odpowiedzi yy. Nie przygotowałam teraz żadnej, ale to są takie odpowiedzi, że, że jakby uczniowie słuchają i już przechodzą uwagą do następnego ucznia, a ja wyłapuję, pokazuję, jaka jest wartość na przykład w, w jakiejś banalnej z pozoru wypowiedzi, dopytuję, wyciągam. No, właśnie wszystko po to, żeby ci ludzie uczyli się, co to znaczy słuchać aktywnie, co to znaczy, że każdy głos jest ważny, że każdy z nas tutaj jest równy i każdy coś ważnego wnosi do naszej grupy a później właśnie zapraszam do takiej pracy często w parach takich dwójkach empatycznych żeby sobie tak uważnie posłuchali co jest ważne jakie mam doświadczenia w poprzedniej klasie co mi się bardzo podobało czego się boję czego nie chcę do tego może służyć szereg pytań no i na tej podstawie zaczynamy od takiego ustalenia jak chcemy pracować jak chcemy ze sobą być już w takim duchu właśnie uważności na siebie i zainteresowania. To modelowanie, myślę sobie, tak jest przydatne przy wszystkich rzeczach, które pokazujemy, prawda, które po staramy się przekazać, nauczyć, więc to też na pewno jest jednym z takich rzeczy, które model, właśnie no, wspiera to, co mówimy, prawda, że jak pokazujemy to jak jak tak jak dajmy przykłady właśnie takie i one są właśnie widoczne takie, że, że można nam zaufać, prawda, że tego zaufania też nie, nie nadwyrężamy, um, że jeśli my się, będziemy słuchali osób w naszej klasie uważnie, no to też jest szansa, że właśnie takie parze potem y, empatycznej dwójce na przykład, że to, to też zadziała rzeczywiście. Hmm. A jeszcze wtrącę Ci się, przepraszam bardzo, ale powiedziałeś Aha. o zaufaniu. Ostatnio dużo o tym myślałam, o tym... Y Mówimy, że żebyśmy, my byśmy oczekiwali zaufania, y, nauczyciele, na przykład ze strony rodziców. Y, zachęcamy też uczniów, no, żeby sobie ufali. I jakby zastanawiałam się ostatnio, czy to z tym zaufaniem nie jest raczej tak, że zaufanie się buduje. Mhm. I y, 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 y myślę, że to, o, o tym warto powiedzieć, że y, ja, jak ja poznaję dzieci, nowa klasa. Y, nie znam ich, to to nie mogę oczekiwać, że dzieci mi tak z, z automatu zaufają, zapewne na moją funkcję czy wiek. Ja mu, muszę postarać się budować to zaufanie, i to jest proces. Mówi się o tym, że, że więź się tworzy dwa lata, potrzebuje dwóch lat, żeby się głęboka więź utworzyła. Na pewno to jest jakiś proces. I tak, powiedziałam o tym, co robię podczas takich pierwszych zajęć. To jest też dosyć ważne, żebym ja siebie tym dzieciakom pokazała. Jak ja zachęcam do jakiejś zabawy, nie wiem, że przynosimy jakieś przedmioty do szkoły, które nas albo dzień zabawki, no to przynosimy zabawki, które są dla nas ważne i które teraz jakoś lubimy. No to, to ja sama przecież też coś przynoszę, bo to ważne, żeby te dzieci też mnie poznały. Oczywiście mogą być granice, my nie musimy się tak być rówieśnikami naszych uczniów uczennic, ale myślę, że takie pokazanie siebie jako człowieka też jest bardzo ważne, bo tak się właśnie też buduje, mam wrażenie, zaufanie. Trudno ufać komuś, co do kogo nic nie wiemy. Wiemy tylko, że w szkole uczy, tak, i, i, i to wszystko. Więc jest to pytanie o pokazywanie w sobie prywatności, bo to można szeroko rozumieć nauczyciela. To Myślę, mi bardzo, tak, to mi bardzo się kojarzy z taką, y, taką y, wchodzeniem pod powierzchnię znajomości, prawda? no bo właśnie te imiona, prawda? jak wyglądamy, y, widać mniej więcej właśnie, jaki mamy kolor skóry, y, po, po, po mowie słychać jakoś tam może skąd jesteśmy, że, że jesteśmy albo nie jesteśmy stąd, prawda? Y, a wyobrażam sobie, że właśnie te zabawki y, to jest właśnie kolejny element takiej pokazywania... Y, być może, być może nie, być może właśnie teraz nie na tyle jest są zabawki ujednolicone, że, że każdy przynosi podobnego typu, ale chyba jednak nie. Wydaje mi się, że te pasje, te pasje, te rzeczy, które, które właśnie dostaje się i się są może obecnymi zabawkami może z dzieciństwa, prawda? No bo też wyobrażam sobie, że my też tutaj w naszym gronie moglibyśmy się podzielić zabawkami z dzieciństwa i to by było bardzo otwierające, wzbogacające, zachwycające doświadczenie, bo rzeczywiście wyobrażam sobie, że w różnych częściach Polski takie tradycyjne zabawki bardziej, które, nie wiem, jakiś dziadek przywoził skądś tam, rodzice, może ktoś z rodziny robi je ręcznie, a może właśnie tam lokalnie są produkowane. Wyobrażam sobie, że mogą być różne i pokazujące właśnie i tę różnorodność, i właśnie taką, i pokazujące, wow, się tak, czymś takim, bawiłeś, a do czego to służyło, prawda? Dzisiaj te dziadkowie mogli, czy rodzice nawet, mogli, czy rodzice mogli pokazać, do czego służyła, prawda, kaseta magnetofonowa. Czy, czy płyta winylowa, że tych rzeczy wraca troszkę do obiegu, ale wyobrażam sobie, że to są takie bardzo rzeczy integrujące, bo dzięki temu więcej wiemy niż tylko to, jak się widzimy i oceniamy, prawda, no bo pierwsza wiadomo, że pierwszą rzeczą, którą widzimy, oceniamy sobie, no bo chcę być tą osobą, czy nie chcę, i jak nie chcę, a znajdę kogoś bardziej bliskiego, to, to z nią się będę dalej tam trzymał, rozmawiał, bawił albo albo chodził właśnie gdzieś tam po szkole. Więc to jest ważne, że od nas, przepraszam, że tak się, tak się tutaj w, w, was, w grono nauczycielskie włączam, ale tak sobie jakby czuję, czuję dużą jedność i jednak wspólnotę celu naszego. Że wyobrażam sobie, że jeśli włączymy się właśnie w, te, w to pokazywanie różnorodności, to wtedy rzeczywiście to, to jesteśmy w stanie za połączyć kogoś, kto by się nie połączył samodzielnie, samoistnie, prawda? Że jeśli zobaczymy ty, a to do czego to służyło? Albo ktoś ma jakąś interesuje się jakąś grow, prawda? I się okazuje, że, że to jest ta wspólnota właśnie zainteresowań i tutaj właśnie poprzecznie. Nie to, że ktoś jest podobny do mnie, nie to, że ja się znam z, z poprzedniej tam szkoły, na przykład, czy właśnie jesteśmy z podobnego miejsca, tylko właśnie pyk tutaj dajemy możliwości połączenia pod powierzchnią, prawda? I przez te wymiany, właśnie, czy to pasji, czy zainteresowań, czy mówimy o filmach ulubionych, czy, czy jeszcze innych rzeczach, tutaj może się okazać dużo, pokazujemy wspólne mianowniki do, do, do potencjalnych. Znajomości, i to jest znowu kolejna prosta rzecz, i też do użycia, wydaje mi się, przy dużej różnorodności, prawda? Bo czy ktoś będzie właśnie z Ukrainy, czy właśnie, nie wiem, z Wietnamu, czy jeszcze z innego miejsca, to zawsze to jakąś taką tradycyjną rzecz z dzieciństwa może wnieść. Czy historię swojego imienia, prawda? No, na różnych etapach można różne takie rzeczy wnosić i to może być krótka rundka, nawet, prawda? Zakie na początku lekcji, tak sobie wyobrażam. A może być cała lekcja, oczywiście, na, tym, na, to, na to poświęcona, więc to już do, do Waszej tutaj, tak, dostęp, do, do możliwości. Maćku, um... A co sobie wyobrażasz ty na, na ten etap. Gdybyś teraz właśnie, bo teraz tak mówisz, tak? Że właśnie ty ze swojej klasy już pracujesz wcześniej pracowałeś w poprzednim roku choćby i teraz, ale, ale tak naprawdę niewiele ich widziałeś od początku roku. To i mówiłeś, że już tam na kręgu się spotkaliście, prawda? Czyli zrobiliście sobie pewnie jakieś właśnie takie takie, ustawiliście krzesła wokół. Porozmawialiście sobie właśnie, co było w zeszłym roku, podsumowaliście troszkę te rzeczy, jakoś nastawiliście się na ten rok. Co, co dalej planujesz robić, właśnie, tak, właśnie, budując te relacje na ten rok? Jaki masz plan? No to, to rzeczywiście jesteśmy w takim miejscu, gdzie, gdzie ja zadaję co, co roku, jak uczniowie wracają z praktyki, takie pytanie: czego się o sobie dowiedzieliście? I naprawdę to jest tak, że w zasadzie przez godzinę słucham. Nie, nie robię nic poza tym, że chcę wysłuchać tych doświadczeń. W zasadzie, Pierwszy rok pewnie to było trudniejsze dla uczniów, natomiast w tym roku już yy, no, dużą swobodą odpowiadali, z dużą swobodą odpowiadali na to pytanie. Zajęło nam to yy, całą godzinę wychowawczą. Yy, no to jest ja zachęcam Państwa do, do pytania o, o, o różne doświadczenia naszych wychowanków, w których my nie uczestniczymy. To znaczy, żeby zamieniać się troszeczkę. Rolą być, być słuchaczem, odbiorcą. Myślę, że szczególnie na etapie szkoły ponadpodstawowej jest to szalenie ważna potrzeba naszych wychowanków, żeby byli wysłuchani. I to takie pytanie. O praktyki jest dla mojej grupy wychowawczej, natomiast bardzo wielu uczniów wchodzi na kursy prawa jazdy. I to też jest taki czarny koń, jeśli chodzi o rozmowy. Jak chcemy się zbliżyć i wiemy, że ktoś doświadcza tego, to też to jest bardzo dobry temat, taki włączający, otwierający. No to tylko trzeba się upewnić, czy ktoś rzeczywiście na to prawo jazdy w tym kierunku się kształci. Także to są to jest, to jest taki, taka, taki moment, powiedzmy, w Trampolinie, gdzie ja się wybijam. Natomiast Twoje pytanie było o, co, o to, co dalej. Przede mną taki kolejny moment, o, i to też będzie odpowiedzieć na pytanie, na co czekamy, to mogę powiedzieć, że ja mam taki rytuał z klasą a propos Mikołajek, że my się gdzieś tak można powiedzieć, zrywamy w pewnym sensie. To znaczy, oczywiście. Jest to oficjalne wyjście zatwierdzone przez moich zwierzchników, ale zawsze staram się tak to zrobić i tak robię, że to jest pół na pół. Ja proponuję jedną rzecz, drugie, drugie, drugą połowę proponują moi uczniowie, namawiają się, rozmawiają. Później samorząd uczniowski negocjuje ze mną najczęściej w towarzystwie całej reszty, żebym żeby ja się tutaj mógł poddać temu. No i w tym roku w Mikołajki idziemy do Muzeum Narodowego. Jest wystawa bardzo słynnego malarza. Uczniowie zdecydowali się, że pójdą w Mikołajki ze mną na tę wystawę. Chodzi oczywiście o Picasso. Natomiast to, co się wydarzy przed, no jest dla mnie na razie tajemnicą. Może się tego dowiem w przyszłą środę, bo w tę środę przepada nam godzina wychowawcza. Natomiast, właśnie grupa ma zadecydować, co chcą robić i czy to, ta, 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 ta ich chęć może być objęta moim patronatem, czyli moją opieką. Jeśli chodzi o, o wycieczkę. No i tutaj zachęcam Państwa, bo to jest no właśnie, ja opisałem pewien rytuał i tak z jednej strony mam wrażenie, że mówię o rzeczach bardzo y, podstawowych, no bo wyjścia na wycieczki są i, i będą i w pewnym sensie też one są dla nas jakoś tak y, obligatoryjne, ale ja wokół tych prostych rzeczy buduje rytuały. To znaczy wprowadzam partycypację i też staram się, żeby to były rzeczy integrujące i bardzo włączające. Znaczy ja czuję w ogóle w mojej roli nauczyciela w szkole ponadpodstawowej, że ja mam się cały czas usuwać z tym, z, z tą swoją rolą. Jakby efekt końcowy ma być taki, że moi dorośli uczniowie w czwartych klasach liceum i w piątych klasach technikum mają mnie nie potrzebować. I my mamy to czuć po prostu w tej relacji. W związku z tym ten proces, w ten proces integracji włączam jeszcze ten cel nadrzędny, który czuję w, w tej grupie. To może tyle na razie. Tutaj padło pytanie na czacie, właśnie o takie pomysły na działania z klasami 1-3 w podstawówce. Tutaj mamy też akurat przykład nauki angielskiego. Ja tutaj zachęcam Państwa do aktywności. Bo y, możemy podążać też tą. Y, mamy oczywiście te, tutaj też było to w naszym, ta, naszym planie, żeby też dla, i dla młodszych, i dla starszych y, mówić te y, podpowiadać różne takie rozwiązania. Teraz proszę zadawać pytania, będziemy szli też też tym, tym, tym tropem, a jak coś się nie zmieści, to jeszcze mamy ten właśnie kilkugodzinny warsztat online w przyszłym tygodniu, więc zapraszam, Z czego tu nie zdążymy, to będziemy jeszcze też y, jeszcze dokładali w tym, nawet ten tym warsztat możemy też przełożyć, zostawić jeszcze pewne rzeczy albo właśnie, żeby te, te, te Państwa pytania będą też tutaj mogły mogą być kanwą taką, mogą być tutaj po, tematem do, do poruszania na warsztacie. Więc bardzo zapraszam o, 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 o komentarze i ciebie też, Natalia w takim razie proszę, bo ty też właśnie w szkole podstawowej pracujesz yy, i też z takimi dziećmi yy, masz kontakt, więc powiedz, co, co, co właśnie można zaproponować, poza tym, co już powiedzieliśmy tak naprawdę, tak, bo i te zabawki, prawda, pasują i tutaj wiele, wiele z tych rzeczy, co, które można też przynieść z domu, wnieść z domu takich właśnie, żeby się poznać przy okazji ja oczywiście, że zaraz podzielę się jakimiś moimi pomysłami, ale bardzo chcę podkreślić, bo też słucham Macieja i mam wrażenie, że no oczywiście on, przesuwasz Maciej, powiedziałeś w kierunku twoich uczniów no to, to i decyzyjność, no chociażby to wyjście na Mikołajki, oni tutaj decydują, ale wiecie, nie powiem, że można porównać czwartą, trzecią klasę liceum do pierwszej, trzeciej klasy szkoły podstawowej, ale w sumie jakbyśmy się skupili nie na co o rozmawialiśmy przed wyjściem na wizję, tylko na jak, to to, są, to jest bardzo ważny wspólny mianownik tego, że to tak naprawdę... Nie chodzi o to, jakie się zrobi gry integracyjne, jakie zabawy się tym dzieciom zaproponuje, tylko jak się to robi, bo y, 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 mogę powiedzieć, że znam nauczycieli, ale nie powiem, tak powiem, y, znam siebie i wiem, jaką byłam kiedyś nauczycielką i mogę opowiedzieć, jakie stosowałam y, gry i zabawy integracyjne, ale robiłam to w duchu przymusu. Takiej autorytarnej dyrektywności, że ma być tak odtąd dotąd. Jako początkująca nauczycielka, tak to wyglądało. I jak się domyślacie, Państwo, no efekty w, w, w lepszej integracji nie przyszły ani w takim budowaniu. Ciepłej, wspierającej się wspólnoty. Więc bardzo ważne jest to, że żebyśmy aż tak nie, nie wierzyli, może co, to co, tylko właśnie żebyśmy skupiali się na tym, jak. Ale oczywiście ja rozumiem w takich pytaniach no po prostu potrzebę też inspiracji, takiej potrzeby też łatwości, że, że właśnie chciałabym mieć jakiś pomysł, jakiś tip, jaki, jak, jakiś sposób na, na dzieciaki, co można zaproponować. Ja widzę. Jakby tą, po tej początkowej inwestycji w integrację, no widzę kolejne lata, cały rok, jako taki czas monitorowania tych relacji między uczniami, ale cały czas też wspierania w budowaniu i odbudowywaniu, ponieważ mam wrażenie, że zdarza się, że te relacje, Robią się czasem napięte, czasem się zrywają, więc to jest tak naprawdę niekończąca się historia monitorowania tego, jak to jest. I temu służy również i krąg, i takie rytuały, żeby co miesiąc, jeśli nie co tydzień jak możemy, ale i co miesiąc. Jedną taką lekcję czy dwie poświęcić na takie szybkie podsumowanie, co dobrego się ostatnio dzieje, za co może chcemy komuś podziękować. Ja często w klasach wieszałam taką kartę, taki plakat, dziękuję i starsze dzieciaki mogły zapisać, komu za co dziękują, a młodsze po prostu czasem mogły coś narysować i zapisać imię albo poprosić mnie o to, żebym ja podpisała, komu chcą coś miłego narysować. Ja zachęcałam wtedy, do rozmów, do dzielenia się. Takie typy takie i takie, takie odręki, perełki, które można wdrażać, to jest na przykład gra w życzliwka, żeby dzieci, jedna wylosowana osoba, wybiera sobie kogoś, dla kogo jest miła cały dzień, ale oczywiście jest to wszystko robione potajemnie. No i tutaj na koniec dnia możemy sprawdzić, kto tutaj był życzliwkiem, przyjrzeć się to dla wychowawców, dla pracujących w klasach 1-3. Edukacji wczesnoszkolnej, myślę, jest y, jakiś pomysł. Dalej, y, no ja w tamtym roku promowałam taki relacyjny kalendarz adwentowy, czyli takie wyzwania, które zadaniami, które mają, na przykład przez cały grudzień codziennie robimy coś dla naszych relacji. Czasem to będzie jakieś przytulenie się, czasem to będzie, nie wiem, właśnie przyniesienie swoich zabawek i opowiadanie o nich. Czasem to będzie dzień dowcipów i humoru, kiedy opowiadamy sobie jakieś śmieszne historie, albo wygłupiamy się, po prostu robimy śmieszne miny w tych młodszych klasach, w starszych to jest, na przykład dzielenie się memami jakimiś, to na jutro wszyscy przygotowują jakieś najśmieszniejsze memy, które nas rozśmieszyły. E, wrzucamy to na grupę i prezentujemy na forum i, i dwie godziny się po prostu e, śmiejemy, komentujemy i, i tak to wygląda. E. Mówiłeś Maćku o tym wyjściu e, i ja bym e, właśnie powiedziała o, o wycieczkach, bo ja zawsze to powtarzałam, że dla mnie wyjścia, wycieczki, czyli bycie poza murami szkoły, to jest najlepsza forma integracji, dlatego że podczas wycieczek, a już w ogóle podczas spacerów, gdzie też może nie ma aż tyle atrakcji, ale my jesteśmy zmuszeni nie patrząc w telefon, e, iść obok siebie. Ja wiem, to brzmi banalnie, no i co w tym jest? E, Zwłaszcza w starszych klasach szkoły podstawowej 6-7-8, kiedy te dzieci coraz częściej już mają ochotę, właśnie może nie tyle aktywnie, co tak właśnie, już bardziej werbalnie wchodzić w kontakt, porównywać swoje światy, to to jest no świetna forma właśnie budowania relacji, rozmawiania, ustalania granic. Komentowania, to też trzeba zamodelować. Ja, jako wychowawczyni, też świetny sposób na budowanie relacji, do każdego mogę podejść, porozmawiać, ale też drugą rzecz, którą chcę powiedzieć o wycieczkach. My, obserwuję czasem takie nastawienie, że wycieczka to jakieś tam wartości edukacyjne, musi realizować. Teraz sporo firm organizuje wycieczki szkolne i to zawsze te aspekty edukacyjne albo turystyczne są tak, walory podkreślane. Ja tak jak mówię, wolę chyba mniej takiej zadyszki, więcej bycia ze sobą, po prostu bycia razem, ale ja bardzo bym chciała wprowadzić i, i skleić ze słowem wycieczka słowo frajda, radość, żebyśmy umieli, jakby żebyśmy sprawili, żeby wszystkim nam było jakoś fajnie, przyjemnie, żeby to nam sprawiało frajdę. I tutaj... To jest historia też o granicach, tak może określę. To znaczy, granice, a raczej moje potrzeby jako nauczyciela, też mogą być wzięte pod uwagę. Zwłaszcza w starszych klasach szkoły podstawowej, można podyskutować o tym, czy wycieczka to ma być, czy na ile wy możecie podjąć decyzję. I zdarzają się szkoły, sama w takiej uczę, gdzie uczniowie mają bardzo dużo głosu, również w szóstej, w siódmej klasie mogą podjąć decyzję, to gdzie jedziemy, co robimy, ale też z drugiej strony nauczyciel. Też może mieć jakieś potrzeby. Może na przykład chcieć zrealizować jakieś walory edukacyjne czy jakieś nawet elementy zajęć. Pamiętam, że, że jechaliśmy gdzieś, to ja mówiłam: świetnie, fajnie, że wybraliście to, to miejsce. Czy tam jest teatr? Bo ja bardzo chciałabym pójść wieczorem do teatru. Kupmy bilety i pójdźmy wieczorem do teatru. Teatr, jak to? Mówię, to ważne dla mnie. I teraz gdzie się spotkamy? No, wydaje mi się, że, że, że bardzo często gdzieś automatycznie mówimy: dobrze, to wyjście do takiego muzeum, na taką lekcję muzealną, na no tak, w takie miejsce jedziemy, a tam nie ma tego ducha, takiej radości. Więc ja bym tu podkreśliła o tych wycieczkach jeszcze, żeby wykorzystywać je. Natomiast na takie codzienny monitoring to jest też przyglądanie się temu, jak dzieci ze sobą rozmawiają. I myślę, że też na angielskim można spokojnie tworzyć z dzieciakami takie, taki zestaw. Zdań, jakie my lubimy słyszeć do siebie, jak lubimy, żeby do nas mówiono, jak lubimy, jak mówią do nas rodzice, jak sami do siebie mówimy. Myślę, że to też, też jakiś fajny pomysł, żeby tworzyć taki słownik dobrych relacji. Ja często tego określenia używam. W tej chwili w szkole taki projekt zaczynam. Mamy 30-lecie i będziemy 30 takich relacyjnych wspierających komunikatów wybierać wymyślać to będzie ostatnie klasy podstawówki właśnie liceum także okienka i pytanie spojrzałam o okienka ja mam zestaw takich propozycji a one powstały z pracy z uczniami Razem z uczniami wymyślaliśmy takie różne zadania, i robiłam to w wersji losowanej, i były to okienka, i robiliśmy sobie jakieś torebeczki z zadaniami to bardzo różnie. Też się tym mogę gdzieś, chyba nawet jest to opisane w którymś z moich artykułów, także mogę się później podzielić, albo właśnie na warsztatach możemy ten pomysł jakby opisać. Dzięki za te przykłady. Tak, ja tutaj też zbieram to, zapisuję sobie, co, co, co tutaj pada do, 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 do przyniesienia potem, więc też to dostaniecie w pakiecie właśnie takim po, po naszym webinarze. A także tutaj słyszę gotowość do, do, do pogłębienia tego jeszcze na warsztacie. Tutaj też mi się kojarzy, bo powiedziałaś Natalia o tym, że to jest super, okaz znaczy, super możliwością do integracji z wyjście po szkołę, ale ja też słyszę właśnie tutaj też mamy na czacie inną przy przykład właśnie tego spotkania z wychowankami, prawda? Jako taki, taka możliwość właśnie też spotkania integracji też na to, na to też pani społeczność tutaj czeka. I też znam i te, też chętnie się podzielę tą, tą, tym, tym sposobem właśnie integracji na gościa, prawda? tak, tak zwana metoda gościa, gdzie razem jako klasa, jako społeczność klasowa wybieramy, ko, kto, kogo zaprosimy do naszej klasy. U, w, wiesz, w klasach moich dzieci to jest tak, że czasami to są rodzice nawet, przychodzą ze swoimi pasjami, zawodami, prawda, jakimi zainteresowaniami, e, ze swoją eksperckością, i to jedna matań, tańczy, prawda, e, flamenko. Inna mama właśnie mówi o, o kraju, o swoim ulubionym Francji i pokazuje z Paryża przywoźniki jakieś rzeczy. Ktoś inny właśnie przychodzi w mundurze prawda, i opowiada o swojej pracy, i ktoś inny jedzie na lotnisko i tutaj pokazuje tutaj ten swój świat. Więc to jest, to jest, to, jest, to jest, wydaje mi się świetne, i też właśnie to, jak bardzo partycypacyjny to będzie pomysł, jak bardzo będzie to pomysł właśnie naszych uczniów, uczennic, jak bardzo oni się przygotują też na to, prawda? Zrobią jakąś taką właśnie oprawę tego, choćby jakiś kup, nie wiem, czy upieką, czy kupią, przyniosą ciasteczka, prawda? Jakieś napoje, żeby zrobić taką atmosferę spotkania klubowego, właśnie takiego przyjemnego. Y Właśnie oni przyjmą, właśnie będą zadawali pytania, przygotuje, przygotują też sami z waszym wsparciem te, te pytania do gościa. No, to, to to jest też bardzo integrujące i takie właśnie sprawienie, bo wiadomo, że, no, że ucząc się czegoś, to nie zawsze jest taka możliwość, żeby właśnie razem coś robić, chociaż to też zawsze, to myślę, że do, do tego dojdziemy dzisiaj. Natomiast to jest taka właśnie inicjatywa, coś poza, więc to też oczywiście bardziej jest ciekawe czasami niż właśnie to ma uczenie się, słuchanie tylko, ale właśnie taka współpraca, potem warto to świętować znowu, to tutaj to teraz się zapalą różne lampki, świętowanie, jak to można świętować, jak się takie spotkanie zadzieje i się oczywiście uda, no bo nie masz szansy, żeby się nie udało. To nie musi być oczywiście jakiś tam nie wiadomo jakaś gwiazda telewizji czy influencer, żeby tutaj było zainteresowanie, tylko po prostu każda osoba, która tutaj będzie wyborem klasy właśnie z taka z otoczenia będzie fajnym gościem, który można potem to świętować, właśnie podsumować sobie, przygotować wnioski na przyszłość i już tutaj relacje się, się tworzą. Czy teraz o drobiazgach może jakiś? Może właśnie powrócajmy jeszcze te, 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 um, te drobiazgi, takie, żeby troszkę tutaj też byli, było troszkę o działaniach, było trochę o rytuałach, może jeszcze powiedzmy o, o kilka pomysłów na to, jak takie drobiazgi tworzą właśnie i relacje, bo, bo to jest tak właśnie, no bo słyszę o tym właśnie, ja też bardzo jestem za tym, bo wiadomo, że najlepiej z każdym mieć kontakt, no to często nie ma czasu, żeby z każdym porozmawiać osobno, prawda, więc dlatego do, do te rundki, czy te kręgi pomagają, żeby właśnie po troszku te, 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 to, to nasz kontakt z każdą osobą zaistniał, ale także między uczniami i uczennicami, więc to jest ta fajna okazja, że każdy się usłyszy jakoś i pozna lepiej, natomiast jakie macie właśnie może takie sposoby, takie drobiazgi właśnie, żeby może złapać ten kontakt, żeby o to, to już było pytania o, o prawo jazdy o, o jakieś takie rzeczy bieżące co jeszcze takiego możemy zrobić żeby właśnie i mieć kontakt i dawać y, właśnie naszym dzieciakom młodzieży szansę do kontaktu to chętnie ja y, odpowiem ale ja bym chciał jeszcze wrócić słuchajcie na chwilę do klas 1-3 może wy nie wiecie że ja zaczynam swoją karierę jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej także Poza tym, że teraz uczę w liczbę, to jako bardzo młody student jeszcze wtedy w szkole społecznej był taki rok, gdzie sześć pań zaszło w ciążę i szóste, szóste zastępstwo wzięła pani wicedyrektor, no i siódme zastępstwo za koleżankę wziąłem ja. Jako 21-letni student wtedy zostałem wychowawcą klasy drugiej. I chciałem się odwołać do tych rytuałów, jeśli chodzi o język angielski. Ja akurat języka angielskiego nie uczyłem, ale dość blisko współpracowałem wtedy z koleżanką, która angielskiego uczyła, i pamiętam takie jej dobre praktyki, jak na przykład postać fikcyjna, która była pacynką, która zaczynała lekcję z panią, takie krótkie rytuały na początku lekcji, czyli na przykład rozmowa z jakąś. Kabrą, czy nie pamiętam jak ona się tam nazywała, natomiast była zawsze pani, siadała na dywanie i miała swoje rytuały właśnie w kręgu z dziećmi. Czyli fikcyjna postać krótkie rytuały i to było na przykład losowanie jednej flash karty z jakimiś, z jakimiś rzeczami, które dzieci robiły, losowanie piosenki, które tam już dzieci znały. I to, co integrowało grupę na języku angielskim w klasach 1-3, to były stałe elementy na początku lekcji. Ich były powiedzmy 3 do 4, które pani stosowała wymiennie. I dzięki temu też nadawał ta, ta lekcja i nadawała, miała jakiś rytm, ale też to było zawsze elementy takie integrujące, włączające, trochę animujące, wprowadzające w taki, ta, ta, taką jakąś historię dotyczącą tych zajęć, które się wydarzą. To tak chciałem jeszcze tytułem uzupełnienia do posta to, pani Janny. Jestem też bardzo ciekawy, jak u państwa w ogóle państwo tak nas słuchają. Ciekawy też jestem, czy czy ja u Państwa z tymi drobnymi rytuałami też chętnie po, poczytam, co, co Państwu przychodzi na myśl jako dobra praktyka do tego, że coś idzie do przodu w temacie integracji i włączania naszych uczniów, jeśli chodzi o takie dobre, drobne rzeczy? Ja odpowiadając na to pytanie, chciałbym odwołać się do tego, że hmm, dla mnie jest ważne, w jakiej fazie procesu jest grupa. Czyli ja troszeczkę tak teoretyzuję sobie zawsze i co jakiś czas czytam sobie fazy procesu grupowego. Tu też Państwu możemy podesłać w razie czego, jak, jak, jak chcieliby Państwo zgłębiać to. Natomiast warto, warto tak myśląc sobie o swojej grupie, o tym podesłać proszę. Tak jest, Pani Mario, podeślemy. Jeśli chodzi o. Proces grupowy to warto pamiętać, że to jest taki dynamiczny czas i że nasze klasy, ja jest, będę wychowawcą przez 5 lat. Jestem już wychowawcą rok czwarty i moja grupa przeszła już kilkakrotnie przez pewne fazy. I warto też tak pamiętać, że my nie wchodzimy do jeziora, będąc wychowawcą, przepraszam, znowu metafora, ale wchodzimy do rzeki. Po prostu będziemy płynąć, grupa będzie się zmieniała. I w przypadku takich drobiazgów, to warto pamiętać, że moi uczniowie w klasie pierwszej byli piętnastolatkami, osobami, które miały doświadczenie tylko szkół podstawowych. Natomiast obecnie tylko sześć osób nie jest pełnoletnimi osobami w mojej grupie i te drobiazgi no, już są zupełnie inne. I no, to jest takie duże wyzwanie, tak naprawdę, no, bo to też ode mnie wymaga pewnej plastyczności w relacji i w komunikacji. I ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby udawać, że do momentu, jak uczniowie są w szkole, to nie są pełnoletni. Wręcz jeśli chodzi o pewien rodzaj drobiazgu, ja to zawsze podkreślam. Gdzieś bardzo, bardzo dla mnie są jasne i czytelne prawa związane z tym, kiedy uczniowie osiągają pełnoletność, ja zwracam na to uwagę. Czuję się troszeczkę jak taki wiecie, ten, ten na pomoście, co stoi, przypuszcza, nie, że, że to jednak się pod moimi skrzydłami wychowawczymi dzieje. Ja nadaję temu jakąś narrację, mówię o tym, jakie prawa teraz uczniowie mają. Bardzo uczniowie lubią kwestię dokumentacji, że oni już sami mogą pewne rzeczy wychwytywać. To, 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 taki, to, taki, to taka rzecz, przy tym mi przychodzi. Taki drobiazg, jeszcze taki na wpół drobiazg, pół rytuał, to na przykład polecam Państwu, ja już to wielokrotnie o tym mówiłem, ale to zawsze też budzi jakieś zainteresowanie, co opowiem o tym. Państwo to pewnie w większości pamiętają, takie aparaty na klisze. Takie teraz na OLX można za 10 zł kupić. I ta klisza ma najczęściej około 36 albo 24 klatek. I to jest naprawdę absolutny czad, kupić stary aparat z kliszą 36 klatek i dać uczniom po jednej klatce i wywołać te zdjęcia. No, z tym troszeczkę jest trudniej, ale jeszcze można się wspomóc z internetem. Teraz jest, są takie firmy, które wy, można wysłać paczkomatem kliszę i ona ode, odeślą ze zdjęciami. I następnie jest kilka dróg pracy z tymi zdjęciami. Albo robimy wystawę i to zwykły sznurek i spinacze do, do prania, albo takie małe są teraz w Ekscym, takie ładne drewniane, i robimy sobie wystawę tych zdjęć. To jest jeden pomysł. Drugi pomysł to wklejamy sobie do jakiegoś ładnego zeszytu zdjęcie i zostawiamy po prawej stronie pustą stronę. To jest drugi pomysł, żeby ta strona się została wypełniona przez ucznia. A trzeci pomysł to dzielimy kolejnych kilka godzin wychowawczych, tak żeby każdy mógł w jakimś tam stopniu opowiedzieć o, o tym swoim zdjęciu, zrobić właśnie znowu spotkać się w kręgu i zrobić taki temat, historia jednego zdjęcia. I naprawdę mamy coś takiego, że po prostu płynie integracja, płynie włączanie. I płynie też właśnie to, że, że się czegoś o sobie dowiadujemy, ale nie robimy to w taki sposób, um, taki zdydaktyzowany. Przepraszam za to słowo, ale ja mam takie poczucie, że uczniowie w szkole średniej po szkołach podstawowych już mają pewnego rodzaju spójność. Um, na, na, na pewne rodzaje, pewne, pewne formy, że trudniej im wchodzi się po prostu w takie typowe formy integracyjne, bardziej czują się swobodnie w takich projektowych rzeczach. Także ja to bym o takim tutaj może na, na chwilę postawię wielokropek. Ja się odniosę, jak mogę. Y bo bardzo w ogóle takie te drobiazgi, to określenie bardzo mi gra i też no, jakoś widzę niezwykłą siłę tego pomysłu ze zdjęciami. Nie wiem, czy koniecznie trzeba ten, ten starego typu aparat, czy nie założyć, że robimy każdy po prostu jedno zdjęcie i, 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 i zbieramy je, i wywołujemy cyfrowe zdjęcia bo wtedy też można tak pracować, prawda, ale mm, jestem pod wrażeniem prostoty tego pomysłu i tego jak niewiele od nas on y, wymaga. Y, bo też jak w mojej poprzedniej wypowiedzi, jak mówiłam o tych różnych pomysłach, taki pomysł taki, y, no trzeba mieć zasoby, żeby to wszystko realizować. Y, Akcja taka, wycieczka taka, wyjście takie, to mimo wszystko bardzo wymagające od nas, nawet w takim zakresie nawet w fizycznych zasobów, takiego zmęczenia. Ja w wyjściu z dziećmi no, cudowny mój ulubiony mit nauczyciel to ma dobrze, bo na wycieczki sobie pojeździ, do kina za darmo pójdzie. Ja po prostu jestem tak fizycznie zmęczona po takim dniu, kiedy właśnie gdzieś animuję młodzież poza szkołą, czy, czy spędzam czas z, z dziećmi, z młodzieżą poza szkołą, że naprawdę do tego trzeba mieć i, i fizyczne siły, i emocjonalne zasoby. I ja bardzo bym chciała to podkreślić, wypowiedzieć, że cały rok organizowania właśnie różnych rzeczy i w szkole podstawowej, to jednak. Tym motorem, zwłaszcza na początku, jest nauczyciel, to później to właśnie te, e, e, dzieciaki mogą przejąć pałeczkę, chociaż cały czas oczywiście ta odpowiedzialność się przesuwa, e, wspiera, jak opowiadałeś Janku o organizowaniu tych spotkań, to e, też spotykam się z takimi głosami nauczycieli: No tak, no mieli świetny pomysł, jak zawsze się zapalili, i nic z tego nie wyszło, no bo. To y, ta organizacja, o której mówisz, to upieczenie ciasta, to przygotowanie pytań. Nad tym nauczyciel musi wspierać i kiedy skrzydełka opadają dzieciakom, to trzeba dmuchać i tam stać przy tym przecież. E, no ale właśnie gdzieś tam to dla nas jest cały czas y, m, może być wyzwanie. Ja bym stawiała na takie drobiazgi, na takie rozwiązania, które nie bardzo obciążają nas, y, nasze zasoby, bo naprawdę widzę ludzi Którzy mają ogrom energii, bardzo im się chce, ale kiedy do tych wielkich takich własnych ambicji, jak to dla tych dzieciaków, to, to, to. I oczywiście ta, 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 to, to, to koło, które się tworzy, no bo ja proponuję. I ktoś odpowiada na to, i dzieciaki się cieszą, i, i jedziemy, no to wiadomo, na tych skrzydłach można długo lecieć, ale jeśli do tego dochodzą na przykład problemy, a czasem jednak jakaś jak w cudzysłowie niewdzięczność dzieci, bo, bo czasem jednak im się ta wycieczka nie podobała, tu się rodzicom poskarżyli tu coś. I widzę, jak szybciutko te, te, to powietrze schodzi, jak nauczyciele bardzo są wypaleni. Więc ja podkreślam, że to nie może być sprint, gdzie my na początku integracja, cały wrzesień szalejemy, karuzela się kręci, a potem od tygodnia życzliwości do maratonu pisania listów do świętego Mikołaja, za chwilę wycieczka, za sekundę lekcja taka, tutaj zapraszamy gościa, tu się decydujemy na taki rytuał i na przykład czujemy, że ten jakże wspaniały, comiesięczny rytuał, no nie wiem, jakiś pieczenia ciasta chociażby, okazuje się jest dla nas jakąś pętlą na szyi, bo, bo, bo jednak dzieci jakie zapominają, bo, bo nie wychodzi, i tak naprawdę my dbamy tylko o to. No to warto według mnie przede wszystkim się przyglądać, czy my mamy na to siły, dbać o ten rozkład sił i pamiętać, że to nie sprint, a właśnie relacyjny maraton. I dlatego, tak jak mówię, taki praca z tymi zdjęciami. Parę propozycji. A mi w głowie podałeś ty Maćku, a mi w głowie wybuchło jeszcze dziesięć innych. To wydaje mi się bardzo proste, a, a, a fajne. Ja do takich drobiazgów dorzucam. I takie zagadywania przy okazji, czyli komentowanie tego, co w życiu naszych uczniów jest ważne. Ja nawet myślę sobie ta metoda 2 na 10. Ja przez 10 dni zagaduję, dwie minuty staram się pozagadywać uczniów, skomentować czasem buty, czasem fryzurę, czasem po prostu zapytam, co słychać. I wiem, że po takich 10 dniach uważności ja muszę sobie zrobić przerwę. No, trochę, troszkę muszę odsapnąć. Dlatego mówię, że to jest dwa, dwie minuty przez 10 dni. Proste przy okazji, ale też jakoś eksploatujące, więc byłabym uważna na, na swoje potrzeby, na, na zadbanie, o to, jak ja się w tym czuję. Myślę, że taki rok szkolny i takie. Drobiazgi, które relacje budują, to też. A propos budowania zaufania. Czasem możemy pałeczkę trochę uczniom oddać i zapytać, co by chcieli, czy biorą odpowiedzialność, oczywiście wspierać ich w tym, w tym przejmowaniu odpowiedzialności. Ale czasem my musimy podjąć jakąś decyzję i żeby uczniowie też mieli świadomość, no właśnie, że podejmujemy decyzję, bo też jesteśmy w jakichś granicach, bo coś nas obowiązuje. Natomiast zawsze możemy powiedzieć, dlaczego takie decyzje a nie inne podejmujemy. Nie zawsze takie, jak uczniowie by chcieli, możemy tłumaczyć własne intencje. Mam wrażenie, że, że... kiedyś nawet artykuł o tym napisałam, że szkoła trochę takie więzienie, i szpital przypomina, wszyscy spacerują gdzieś tam na górze i nikt nic nie wie. Będzie obchód, to się dowiemy, tak? Strażnik powie. To, to będzie wiadomo, a, a, ale w sumie to y, uczniowie dowiadują się ostatni. To straszna wizja szkoły. Nie chcę, żeby tak było. Myślę, że możemy być w wielu przypadkach transparentni. Nie musimy ukrywać tego, dlaczego takie, a nie inne decyzje podejmujemy i, i otwarcie o tym mówić. I tak mam wrażenie, że też zaufanie się buduje. Z takich życia uczniowskiego, znowu po stronie uczniów, wiele rzeczy możemy zauwa zauważać, dostrzegać. Macz mówiłeś o tym, o doświadczeniach Twoich uczniów prawo jazdy. Ja myślę, że też sporo rzeczy takich radosnych się dzieje w życiu uczniów, uczennic i warto je dostrzegać. Tutaj ktoś pisał o tych świętowaniu urodzin i. i Yy, jakiś yy, świąt, co prawda tutaj wypowiedź pani yy, Mari zdaje się, nie pana Marcina, że, że może nie przesadzajmy, nie świętujmy wszystkich świąt nietypowych, mm -hmm. ale yy, jeżeli tylko są zasoby, to ja bym znowu powiedziała, że bądźmy yy, takimi no właśnie niosącymi radość. To słowo czy liderka, yy, ja zapowiedziałam z, u siebie w poście, że będę mówić o tym. Yy. Nawet nie wiem, niech mi angiści poprawią, jakie jest źródło, źródło słów e, tutaj e, tego określenia cheerleader. Kojarzę to z radością. No i z kim się tu tą radość wnosi. Dla mnie świętowanie różnych, przyjemnych rzeczy z życia klasy, poszczególnych uczniów, ale nas jako klasy, małych, większych sukcesów, postępów malutkich, które gdzieś dostrzegamy, że coś się dzieje. Nawet to, że właśnie wyszła nam jakaś akcja, nawet to, że było świetnie na wycieczce. Ja na przykład nigdy nie, nie mieszkałam, nie wiem, nie skomentować, nie podzielić się moją radością, jak no nie wiem, gdzieś usłyszałam, że a co to za uczniowie? Pamiętam jeszcze z czasów gimnazjum, a, czy to licealiści? A nie, to druga klasa gimnazjum. Ojej, takie dzieci, więc oczywiście zaraz słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. Wiecie, jak tutaj nas właśnie doceniono, chciałam się tak z Wami podzielić. No, nie brastali w piórka. To było świetne. Oczywiście czasem jak to liderki z radością ogromną, czasem z mniejszym, może nie tak ogromnym entuzjazmem ciszej e, świętowaliśmy coś. Czasem zdarzały się wzruszenia i łzy wzruszenia, jak powiedzieliśmy sobie o czymś, co dla nas ważne. Pamiętam takie momenty. Myślę, że nauczyciel może być takim cheerleaderem, oczywiście, dostosowując do własnego temperamentu. I to też się dzieje przy okazji, no bo to życie niesie to, że, że właśnie że jest jakiś sukces, coś się wydarzyło. My musimy tylko to zauważyć i podzielić się takim docenieniem, dostrzeżeniem, taką swoją jakąś pozytywną emocją. To chyba tak, jak szukam. Przychodzą mi też na myśl rzeczy trudniejsze. Bo życie to nie tylko sukcesy, radości, nie tylko te przyjemności i to też są drobiazgi, które można przy okazji robić, ale nie wiem, czy, czy, czy będziemy taki wątek otwierać. Myślę, że zaraz możemy przejść, bo to już tak się tak tli się ten wątek, więc ja myślę, że go wykorzystamy to, że się tli wrócimy za chwilkę do, do właśnie takiego, no tak zaczęliśmy też od tego, że właśnie, że tutaj czasami brakuje sił, prawda, wyczerpują się, bywają porażki, więc zaraz do tego myślę, że dojdziemy na chwilkę, żeby zakończyć znowu czymś pozytywnym i energetyzującym. Natomiast chciałem jeszcze tutaj zareagować właśnie i na te z czatu sytuacje i też na takie tutaj też dodać coś od siebie, bo wydaje mi się, że taki kalendarz klasowy, o którym tutaj właśnie i wymówiliście, mówiliście, prawda, czy to na adwent, czy właśnie tutaj na różne takie urodziny tutaj na czacie był, pomysł, żeby urodziny świętować poszczególnych uczniów, uczennic była mowa o tym, że nie, nie wszystkie dni takie specjalne prawda, brać, natomiast myślę sobie, że tak partycypacyjnie właśnie, czyli włączyć uczniów, uczennicę w to, żeby każdy na przykład swój taki dzień tam włożył, czy to, nie wiem, czy to jakieś, może plus urodziny właśnie, żeby rzeczywiście te każde urodziny, poza tymi dziećmi, które mają wakacje, ale wtedy może inny właśnie dzień świętować, czy imieniny, czy jakiś jeszcze inny, ale myślę, że może właśnie to, żeby też każdy mógł wybrać jakiś taki swój, może będą też się stworzył grupki takie, które będą miały swój Wspólny ulubiony dzień, i może wtedy też zaproponować, zainicjować, jeśli to możliwe, właśnie, żeby one to zapro coś zaproponowały na ten dzień właśnie, czy one coś przygotowały, czy może właśnie z rodzicami wtedy jeszcze. Dlatego jakbyś tutaj może dzięki temu też się uda włączyć grupę rodziców, którzy są też tutaj ważnym aktorem, o nich nie mówiliśmy, może to okazja, żeby o nich wspomnieć, jako pojawili się przy jako, jako gościem, być może w klasie. Więc myślę, że to jest fajny sposób na właśnie na integrację też właśnie rodziców i włączenie ich w działania klasowe. Takie zupełnie bycie no wolontariacko. Nie? W sensie taki nie, nie przymus, tylko zaproponowanie, próbowanie przed dzieci może wciągnąć ich. A to też się łączy też z tym wątkiem z czatu, który mówił o tym, że właśnie wychowankowie przychodzą ze swoimi rodzicami, prawda? I to znowu jest ten, ten wątek, gdzie jakaś taka sieć lokalna, społeczna, tam, gdzie nie jest tak, że dojeżdżamy daleko do szkoły, i tu rzeczywiście mało jest to lokalnie. Natomiast tak czy inaczej, społeczność szkolna, jako taka właśnie społeczność osób, które, które, na którym zależy na tej szkole, żeby ona była fajna, żeby atmosfera była ciepła, życzliwa i żeby właśnie gotowych na to, żeby się włączyć w to. To myślę, że warto też tutaj energię na to poświęcić, zaproponować. Też chciałem tutaj zauważyć ten wątek, takiej oso osoby, która właśnie migruje po klasach, że nie ma swojej klasy, gdzie może coś powiesić, choćby. To jest tak, tak tutaj empatyzuję bardzo, no bo rzeczywiście ta atmosfera, to otoczenie, gdzie, się, gdzie jesteśmy, gdzie się uczymy ze swoją klasą, to jest takie ważne, żeby mieć takie stałe elementy mieć, choćby ten taki, nie wiem, czy taki kontrakt, czy taką umowę, właśnie zasady współpracy, czy właśnie efekty pracy. To tak trochę, jak gdzie poczułem tak, no bo tak przykro mi się zrobiło, że właśnie nie ma takiego miejsca. Nie, nie, nie wiadomo, że nie, nie, nie trudno nosić ze sobą cały czas te rzeczy, ale wtedy chyba przychodzą nam do, do pomocy właśnie takie rzeczy, jak właśnie takie, nie wiem, czy karty, właśnie, z którymi można właśnie różne rzeczy poomawiać sobie, czy, czy właśnie jakieś takie drobiazgi, to właśnie może jeszcze was zapytam, że to może, może też macie jakiś na ten pomysł, bo może to tablica jest po prostu na korytarzu, która może być nasza wspólna taka, to, to powiedzcie też, jakie tutaj macie doświadczenie, czy macie pomysł, co można zrobić właśnie, jak się nie ma swojego takiego miejsca w szkole. Ja chętnie odpowiem, bo też sobie spisałem no, te rzeczy. No, no, przede wszystkim te też, Pani Moniko, no, współczuję, bo dwa lata też jak wielbłąd chodziłem ze wszystkimi rzeczami. No cóż, tak, tak no, sali Pani nie załatwimy. Niestety, chciałbym to urealnić. Ja to tylko tak zachęcam do tego, żeby nie zostać z tym samemu. To znaczy, żeby naprawdę gdzieś y, mówić o tej sytuacji w gronie nauczycieli bo można to rozwiązać też w jaki sposób y, próbować to rozwiązywać inaczej tak dlaczego to akurat pani ma w każdej sali inne a podejrzewam że nie, nie jest tak że w szkole nie ma ani jednej pracowni może można na przykład y, wnieść taki pomysł żeby jeden dzień czy dwa dni z tych pięciu były w jednej pracowni polecam to polecam też podzielić się tym z, ze swoimi przełożonymi, którzy układają w plan, są odpowiedzialni za to, żeby, żeby też no, no przede wszystkim nie zostawać z tym samemu, ale też mówić o tym uczniom. To znaczy, państwo odbywacie tę podróż razem, i ja myślę, że już w szkole średniej uczniowie naprawdę mogą być świetnymi kompanami do takiej podróży po każdej sali i możecie się umawiać. To, co niesie, albo y, jak nam będzie. O, sąsiad do mnie dobija tutaj, ale nie otworzę. Y, kto, kto, może, kto może co tutaj w tej sytuacji zrobić? Chyba najważniejsze, bo ja mam koleżanki, które są w bardzo podobnej sytuacji, i tutaj znowu mówię o ich konkretnych doświadczeniach, że one postanowiły nie być z tym same, wnieść jakąś propozycję i, y, i też y, z uczniami partycypować w tym. Jeśli chodzi o propozycję mojej jeszcze do pani Marii, która pisze o etyce i o grupach łączonych, to chciałbym takie dwa pomysły pani opowiedzieć i nam wszystkim tutaj. Jeśli chodzi o takie grupy, w których jest konflikt, to w ogóle zapraszam nas wszystkich do myślenia o konflikcie jako czymś, co. No nie musi być tylko problemem, ale może być też dla nas atrakcyjne pod kątem procesu grupowego. To znaczy, że podnosi się bardzo energia, spiętrzają się dwie sprzeczne ze sobą, e, dwa bieguny jakieś, że w grupie po prostu to tak jak trochę mamy wiosnę i wyładowanie atmosferyczne, jest burza. No to to jest to samo zjawisko, tylko że w grupie, jakbyśmy tak weszli troszeczkę bardziej w takim poziomie intuicji i czucia, to, to po prostu piętrzy się nam energia. No, i z jakiegoś to jest powodu. Możemy udawać, że tego nie ma, możemy też czuć coś, że jest, ale no nie bardzo podejmować ten temat, albo możemy wejść w te energię. Moja propozycja to jest tak zwany hotspot. Ja to tak stosuję, czyli coś, co zatrzymuje tę energię. Taki mocny punkt, i mówię wtedy grupie, że mamy stop-klatkę i trochę tak. Ci, co, ci z Państwa, którzy znają metody dramy, to mogą sobie głębiej popracować dramą, ale to tylko polecam i rekomenduję dramę tym dla tych, którzy naprawdę potrafią tę, tę metodą pracować. Natomiast jeżeli nie, to jest to stop klatka, prośba o, o to, żeby uczniowie sobie usiedli, żeby, żeby zmienić trochę organizację w tej klasie, żeby wyciszyć trochę uczniów. I taka pierwsza, pierwsza interwencja nauczyciela to jest nazwij. To, co widzisz, nazwij to, co widzisz, to co, to, co zobaczyłeś, jako nauczyciel druga, poproś grupę, aby powiedziała co wy na to, albo co ty, co wy na to. I teraz jeżeli mamy jakąś grupę, która się ze sobą yy, kłóci po prostu, to yy, popro, po, poprośmy o to, yy, że jeżeli padnie jakiś zarzut, to nie rozwiązujmy, nie, jakby nie próbujmy za uczniów rozwiązać tego, tylko starajmy się, żeby jedna strona mogła wypowiedzieć swój zarzut. I znowu ponówmy pytanie, co ty na to na przykład? I starajmy się po prostu zostać w mm -hmm. takiej przestrzeni, żeby siebie usłyszeć. I to już samo usłyszenie zmniejszy nam napięcie w tej grupie. Spowoduje, że jakiś tam kawałek tego tortu, zwanego konfliktem, zostanie zjedzony. I może to na początek będzie tyle. Żebyśmy siebie usłyszeli. My też jako nauczyciele czujemy się zobligowani do działania w trybie smart, bardzo i fast bym powiedział. Jest, musimy, by to wszystko szybko i tak w ogóle wiecie, jak wyjdziemy z czymś otwartym po lekcji, to już 45 minut to jest nasz czas i koniec. Ja bym dzielił to bardziej i został na przykład przy takim, takim, takim kawałku. Na końcu, jako nauczyciel, powiedziałbym po prostu, co zaszło, ale z poziomu właśnie procesu, że ja nazwałem, co zobaczyłem w klasie, usłyszałem jedną stronę, usłyszałem drugą, a teraz po prostu usłyszeliśmy siebie, i ja chcę na tym etapie zamknąć te, te sytuację. Czy to jest dla Was OK? Na przykład. To tak, jeśli chodzi to też rozwiązywanie konfliktów jako i w ogóle też mówienia uczniu, uczniom, coś takiego jak jest konflikt, od razu w nas to, wzbudza, w nas to wzburza reakcję i wchodzimy w energię często tego konfliktu. A proszę spróbować znaleźć sobie takie miejsce i powiedzieć: hmm, to ciekawe. To ciekawe. Słuchajcie, chcę Wam o tym opowiedzieć. Naprawdę, żeby trochę zmylić y, tę energię, która się tam wydarza, i naprawdę podejść do tego tak procesowo, jako, jako grupowo, y, 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 jako kawałek y, procesu grupy, y, 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 tej grupy. I druga rzecz, jak jesteśmy przy konfliktach, to y, polecam, jeżeli mamy naprawdę skonfliktowaną grupę i tego jest dużo, to taki zrobić oficjalny dzień konfliktu. W którym to można podjąć różne działania związane z tym, że, że, że po prostu będziemy pracować wokół konfliktu. Na przykład, jednym z takich działań może być malarski konflikt klasy. Znaczy, bierzemy duże prześcieradło, na przykład, i niech ten konflikt powstanie na Prześcieradle, i potem o tym konflikcie porozmawiajmy. Tutaj, jeżeli będziemy robić działania związane z konfliktem, to bardzo ważne jest zamknięcie tych działań, to znaczy wyjście z jakiejś roli, powiedzenie, że ten dzień zamykamy i że to były działania do tego potrzebne, abyśmy zobaczyli, co jest między nami, a nie do tego, żeby rozkręcać na przykład konflikty, tak? Żebyśmy jasno zaznaczyli ramę tych działań. No to też potrafi uwalniać. Jeśli, jeśli potrafimy później właśnie po, po wspólnie popatrzeć na tą, na tą pracę, to też jest przy tym bardzo dużo energii, emocji, ale są to działania paradoksalnie właśnie oczyszczające, łączące, włączające grupę. To tyle na razie. Z chęcią coś dodam. Znaczy, no. Bardzo mi bliskie myślenie o konfliktach i w kontekście nie wypróbowania sobie żył wymyślaniem kolejnych akcji budujących relacje, że tak powiem ja czekam na konflikty, bo to jest, to jest ten moment, to jest ta szansa. Bardzo bym... Chciała tak promować w polskiej szkole, wśród nauczycieli, takie podejście e, e, lubienia konfliktów, polubianie konfliktów. Od Ciebie wzięłam, Maćku i powtarzam wszędzie to hasło hotspotów, bo to tak właśnie e, jest gorąco. To jest ten punkt, gdzie się robi gorąco. Ale tak jak powiedziałeś o tej metaforze burzy, e, myślę, że nikomu nie służy ta duchota, jaka przed tą burzą gdzieś jest zawieszona w powietrzu, i, i właśnie dlatego. Te konflikty warto rozbrajać. Pomyślałam tylko o tym, że nie zawsze jest taka gotowość na to, żeby uczniowie otwarcie mówili o tym, co się dzieje. I wyjście jest bardzo proste. No, no, można gdzieś dać głos anonimowo, żeby nazwać problem. To jest metoda, która sprawdza mi się zawsze w trudnych momentach. Albo anonimowe karteczki, ja wtedy, jak odczytuję to, co jest na kartkach, zdarza się, że zmieniam w ogóle formę, płeć, po to, żeby właśnie wprowadzić zupełny zamęt, żeby to naprawdę było anonimowe. A jak zrobimy większe akcje, to często po prostu. Ankietę anonimową na, w aplikacjach Mentimeter, czy na Google, czy w jakichś innych aplikacjach, żeby telony, żeby po prostu uczniowie mogli się wypowiedzieć. I, i, i to jest materiał, na, na którym pracujemy, bo dosyć ważne jest to, to też powiedziałeś, że jakby my, jako nauczyciele, możemy mieć poczucie, że ojej, jest konflikt, ja muszę coś zrobić. Zazwyczaj mamy pomysł, żeby znaleźć winnego, ukarać. A bardzo często chcemy. Taką działkę wychowawczo-pedagogiczną włączyć, że no kochani, tak nie można. W ogóle taka potrzeba że, że, że sprawczości, że coś tutaj ode mnie zależy. A pomaga, mam wrażenie, właśnie w myśleniu o tym, że konflikt jest czymś, jest okazją, jest czymś dobrym. Takie myślenie, że moja rola jest taka, żeby być wyregulowanym dorosłym przy konflikcie, przy tym, jak młodzi ludzie. Docierają się i, i, i są jakieś konflikty, to nasza rola jest w tym, żeby uruchomić, tak jak ty tymi kolejnymi krokami powiedziałeś, nazwać, co się dzieje, może powiedzieć też o jakichś potrzebach, które się za, tym, za tymi emocjami gdzieś kryją, które się też pojawiają, ale to wszystko w takim poczuciu, że ja nic nie muszę, ja jestem trochę takim akuszerem prawdy, nie, akuszerem bezpieczeństwa. Ja, ja w ogóle stwarzam bezpieczną ramę. Żeby tutaj mogli ludzie się spotkać. I, i jak tak o sobie mam wrażenie, pomyślimy, że, że właśnie nie muszę za wiele robić, że moje zadanie to być spokojnym, dorosłym, który da przestrzeń do, do rozmowy, może troszeczkę zamediuje, to, to, to właśnie pozwala spojrzeć, że, że ten konflikt jest czymś dobrym. I jeszcze pomyślałam, że Mówiłeś Maćku takim językiem, y, y, nawet samo określenie proces grupowy. I tak wiesz, empatyzuję z nauczycielami, którzy nie mają nawet czy języka, ale też słyszę czasem, że nie mają tych kompetencji. Wiesz, nie czują, że mają te kompetencje, y, ale znowu, jeżeli y, my niekoniecznie musimy myśleć w kategoriach, że, że na sam koniec my musimy coś powiedzieć. Y, jeżeli gdzieś czujemy, że chcemy się czymś podzielić, to też transparentnie y, można powiedzieć: Mam coś w głowie, jak Was słucham. Chci, chcielibyście usłyszeć też, co mi przyszło do głowy i można by podzielić się tym, jeśli. A, a dzieciaki zazwyczaj są chętne, żeby posłuchać dorosłych, zwłaszcza jak ich zapytamy, więc wtedy można by się nieoceniająco dla nikogo podzielić jakoś naszą perspektywą. I tyle. I, i naprawdę stawiać na, na to, żeby to młodzi mówili, co widzą. Ja czasem, jak czuję, że grupa jest do tego gotowa, to, to mówię: słuchajcie, to co powiecie, żebyśmy teraz, jak już trochę tak się przyjrzeliśmy, powiedzieliśmy o tych potrzebach, pomyśleli o rozwiązaniach. Co moglibyśmy zrobić, żeby usprawnić to? I bardzo często nie ma gotowości, żeby mówić na forum, ale znowu okazuje się, że jak każdy może napisać swój pomysł na rozwiązanie tej sytuacji, będzie to anonimowo przedstawione, to to gdzieś. Yy, yy, Wchodzą w to młodzi chętnie. Wiem też, że niektórzy jednak czują niedomknięcia, i, i tak sugeruję też, żeby po takich spotkaniach, no właśnie, jakąś taką. Ja, ja kiedyś robiłam skrzyneczkę wsparciową, że można tam napisać, jak mi jest, jak mi trudno, bo, bo zdarza się, że się otworzą różne rzeczy w dzieciakach, z którymi potem jakby no, warto by było gdzieś mm, czuwać. Że jesteśmy chociażby wysłuchamy takie osoby. Jeśli nie chcą przyjść, to mo zawsze można na właśnie napisać e, od razu albo po jakimś czasie. Takie myśli miałam. Doszły do mnie jeszcze, jak opowiadałeś, Maćku, o tych konfliktach. Dzięki wielkie. Mi też się otworzyły przy okazji różne rzeczy. Teraz o nich powiem, tylko opowiem najpierw o tym, co wkleiłem na czacie, ponieważ tutaj wrzuciłem link do ankiety, którą bardzo, bardzo proszę, żeby każda osoba, która z nami jest, wypełniła trzy pytania proste, takie, no takie pokazujące nam, że to jest, to jest dla Państwa ciekawe. Czy nie. Jest link zapraszający do warsztatu pogłębiającego ten, ten webinar, więc tam jest więcej informacji. Są terminy, można się na konkretny zgłosić. Jest informacja też o projekcie, w ramach którego się odbywa ten webinar i to też jeszcze szansa bo jutra, żeby się do niego zgłosić. Proszę przeczytać, zobaczyć, może, może dołączyć. Zapraszam bardzo. Co do konfliktu, to o konflikcie też planujemy webinar w lutym. Taki wokół mediacji, wokół właśnie rozwiązywania konfliktów, też w taki sposób, też rówieśnicze mediacje, w ogóle mediacje. Tutaj szykujemy taką bardzo ciekawą y, też spotkanie w ramach y, programu od, Odporna Szkoła. Być może Państwo też uczestniczą w nim czasami bardzo zachęcam. Co do skrzyneczek, to też myślę, że tutaj też pomysł jak najbardziej do pociągnięcia do powtórzenia jeszcze też do innego typu skrzyneczki, prawda? Bo to może być ten taki wentylujący skrzyneczki, a mogą być też skrzyneczki, które będą niosły jakąś taką radość, prawda, z całego roku. Na, na trudniejsze chwile i tutaj też na pewno ten, ten wątku, tego wątku jeszcze będziemy wracali na warsztatach. Co do porażki. Porażka, która pokazuje, że jesteśmy my ludźmi, czyli osoby prowadzące zajęcia, lekcje i też pokazujące, że ten ta porażka jest możliwa jak najbardziej, właśnie po drugiej stronie, czyli wśród młodzieży, dzieci. Tak, a co do kalendarza, jeszcze chciałem powiedzieć, bo na styczeń, na, na przyszłym roku, planujemy jeszcze webinarium wokół takiego kalendarza, takiego nowego, nowego narzędzia, które przygotowujemy, szkoły pełnej emocji. I tam też będzie kalendarz, będą różne rzeczy do wypełniania w tym kalendarzu. To też może się przydać, właśnie jako taki kalendarz klasowy, na którym różne ważne rzeczy w życiu klasy się zaznaczy i też się pisze, naniesie na niego. Więc tutaj bardzo dużo różnych rzeczy jeszcze się będzie działo po tym naszym spotkaniu. Hmm. Chyba czas już pomału kończyć niestety. Yy, zaraz będzie ostatnie słowo dla każdej z osób tutaj występujących. Ja swoje rzeczy najważniejsze powiedziałem, czyli troszkę o planach i troszkę zachęt i też prośbę właśnie o wypełnienie ankiety. Yy, a też powiedzcie, Natalio Maćku, yy, z czym chcielibyście zakończyć to spotkanie. To ja mogę zacząć. Yy. Ja bym chciał tak zakończyć, chyba tym, co zacząłem, zanim weszliśmy tutaj na wizję. Mówiłem do Natalii i Janka, że ja to chyba bardziej wiem jak, a mniej co. I, i chyba trochę mi to towarzyszy. I jak słuchałem nas dzisiaj, to, to dla mnie jest naprawdę, bo myślę, że co to już bardzo dużo wiemy. My wiemy, mamy duży dostęp do różnych y, atrakcyjnych metod pracy. Natomiast wydaje mi się, że teraz naszym takim obszarem rozwoju y, jako edukatorów, nauczycieli, jest to, żeby, żeby pomyśleć, dać uwagę temu, w jaki sposób wprowadzamy te rzeczy, w jaki sposób jesteśmy w tych relacjach. To dla mnie bardzo ważne. Jeszcze dwa typy na końcu. Ja wiem, że nauczyciele uwielbiają typy, więc tylko dwie rzeczy. Komiks, który można zrobić z grupą. Superbohaterowie rozwiązują problemy, albo jeden superbohater. Jak mamy klasowy jakiś, jakąś trudność, to jeszcze możemy wrzucić komiks. I Janku, ty się o kalendarzu y, emocji. Ja znam taki kalendarz wartości na każdy miesiąc, że bierzemy sobie na tapet jedną wartość i wokół niej przez miesiąc robimy różne działania. To tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Miły, taki spokojny, dostojny w atmosferze wieczór. Bardzo mi było przyjemnie tutaj. I chciałem. Tak, zapraszam Cię, Natalio. Ja chcę powiedzieć o tym, o czym chciałam na początku, jakoś tak to się rozmyło, ale. Przyszło mi do głowy, jak myślę o tych relacjach w szkole, takie hasło, które właśnie rzadko ostatnio słyszę, hasło przyjaźń. Zadałam sobie ostatnio pytanie, czy młodzi ludzie dzisiaj się przyjaźnią, i czy szkoła jest tym miejscem, gdzie przyjaźń jest taką ważną wartością. Boję się, że nauczyciele, w których jest duża taka potrzeba, mam wrażenie łatwości i też rozumiem tę potrzebę, bo sama ją mam, żeby tylko uczyć, żeby, żeby nauczyć i był efekt. No zapominamy, że szkoła chyba, no, nie ma być tylko od tego. I ja bym była za tym, żeby właśnie wszystkie te działania, które przez cały rok możemy robić, większe i mniejsze. Przywracały y, no, wartość te, temu słowu. Przyjaźń, czułość, troska wzajemna, żeby dzieciaki przychodziły do szkoły, bo właśnie w szkole y, mogą budować takie relacje, które y, no, są przyjacielskie, bezpieczne. Bardzo bym chciała, żeby temu szkoła w ogóle służyła. Oprócz, oczywiście, nauczania, ale to równa, równie ważna wartość, y, budowanie takich wspólnot. Dziękuję pięknie. Dziękuję Wam za obecność. Dziękuję Wam wszystkim za bycie tutaj z nami dzisiaj, wieczorem, po ciemku już. To jeszcze nie koniec. Pozostaniemy w kontakcie. I zapraszam do warsztatów, do programu, do bycia na kolejnych webinarach. Dziękuję i dobrej nocy. Dobranoc. Dobranoc, dziękuję.